Za chwileczkę pokażę Wam, jak możemy wykorzystać szablon Interactive Trivial w nieco inny sposób. Klikając prawym przyciskiem myszki, możemy sobie przetłumaczyć tę stronę na język polski. Wybieramy Stwórz Genial i gamifikację, bo tamten szablon znajdziemy. Szablony z gwiazdką są szablonami płatnymi, resztę są dostępne za darmo. Mam ten szablon i go teraz użyję. Nadam tytuł tej grze. Mnożenie do 50 na przykład. Tu wykasuję sobie ten zbędny element tekstowy. I teraz dodamy sobie polecenie słowne, czyli nagramy uczniom informacje od nas. Wybieramy insert, u góry mamy audio. Klikając w ten szary mikrofon, będziemy mogli dodać polecenie. Kliknij na kolorowy element i rozwiąż zadanie. Gdy je rozwiążesz, możesz sprawdzić swoje odpowiedzi, klikając na mały element w tym samym kolorze. Życzę powodzenia. Po zatrzymaniu pojawi nam się właśnie tutaj audio MP3. Możemy dodać tekst. Najpierw posłuchaj, by uczniowie wiedzieli, że najpierw mają wysłuchać tekstu, a dopiero po rozpoczęciu gry, tak? Najpierw posłuchaj. Musimy ten rozmiar tej czcionki zmniejszyć. Przesuniemy sobie nad MP3. Może zmienimy kolor, żeby był taki mniejszy. Najpierw posłuchaj. Możemy też nadać ścieżkę ruchu, więc wybierzemy sobie na przykład to zależy tylko od nas, tak? Jaki wybierzemy. Najpierw posłuchaj. Teraz musimy usunąć te malutkie elementy, które są już w gotowym szablonie. I przechodząc do stron, będziemy dodawali kolejno pytania, tak? Ale teraz, ponieważ nasz uczeń ma sam rozwiązać, a sprawdzić, klikając na mały element, musimy w każdym pytaniu wykasować to podgląd oczka. I teraz możemy zadać pytanie. Ile jest 7 razy 7. Przejdę sobie do strony, żeby się nie zgubić. Klikam na mały element i mam do dyspozycji taką rączkę, która otwiera mi narzędzia. Mamy okno duże, małe, przejdź do strony i link. My otworzymy okno, ponieważ tu będziemy zapisywali dzieciom odpowiedzi, że 7 razy 7 równa się 49. Możemy też ładnie to wypośrodkować, pogrubić, zmienić czcionkę, zmienić rozmiar, a nawet zmienić kolor. 7 razy 7 to 49. I teraz w podglądzie gry musimy też najpierw nadać tytuł, mnożenie do 50 w podglądzie gry. To było pytanie różowe. Ile jest 7 razy 7? Uczeń musi wybrać. 7 razy 7 ma odpowiedź 49. Pytanie błękitne. Usuwamy najpierw elementy. I moje pytanie będzie
pytaniem, które będzie zawarte w zdjęciu. Wybieram sobie zdjęcia i prześlę z komputera przygotowany wcześniej plakat. To będzie plakat o kwiatkach. Zadaniem uczniów będzie obliczenie, ile kosztuje jeden kwiatek żółty, jeden biały i jeden różowy. Czyli my musimy dać odpowiedzi, przejść znowu do strony, wybrać sobie błękitny trójkącik, no nie trójkącik, element i otwieramy okno. W oknie możemy znowu dodać to samo zdjęcie, by dać uczniom odpowiedzi. Skoro trzy kwiatki, 18 zł podzielone na trzy kwiatki równa się 6 zł, ten kwiatek żółty. Sześć złotych kosztuje jeden żółty kwiatek. Teraz musimy przejść do drugiego działania i wiemy już, że żółty kosztuje 6, ale te dwa białe 14, czyli 20 zł odjąć 6 zł równa się 14 zł. 14 zł podzielony na te dwa kwiatki równa się 7 zł. Kosztuje jeden biały kwiatek. No i teraz wiemy, że 7 zł kosztuje biały, 6 zł żółty, czyli różowy wyszedł nam za złotówkę. Możemy też tą czcioneczkę dzieciom pogrubić, powiększyć, wypośrodkować. Zapisujemy. I teraz możemy ten element sprawdzić, jak będzie wyglądał i dziecko ma napisane rozwiązanie całego zadania. To teraz weźmiemy sobie żółte pole, pamiętamy o tym, by wykasować i czekolada kosztuje 6 zł, dziadek kupił 4 sztuki. Ile zapłacił za czekolady? Skoro to było żółte pytanie, przechodzimy do pierwszego zadania i musimy teraz tutaj udzielić odpowiedzi. 4 razy 6 zł równa się 24 zł. Dziadek zapłacił 24 zł za 4 czekolady. Możemy też zmienić kolor, jeszcze i wielkość. Zapisujemy. I w ten sposób musimy zmienić wszystkie plansze, w których zapiszemy treść zadań, a potem odpowiedź musimy dać w tych malutkich elemencikach. Jest to też bardzo fajna
możliwość, by uczeń mógł sam sprawdzić swoje rozwiązania. Tu jeszcze możemy zmienić rodzaj czcionki, by wyglądała, by to rzet nie było takie mocno widoczne. I jeszcze możemy też zmienić. Publikujemy naszą grę. I teraz już możemy ją zobaczyć opublikowaną. Kliknij na kolorowy element i rozwiąż zadanie. Gdy je rozwiążesz, możesz sprawdzić swoje odpowiedzi, klikając na mały element w tym samym kolorze. Życzę powodzenia. Dziękuję.